Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Batman Arkham Origins DLC Serca Twego Chłód. Kontynuujemy naszą przeprawę. Kurde, było się schować. No i cyk. O, teraz się udało! O, to był doskok! Na glebę, cwaniaczku. O kurde, aż kamera poleciała za drzwi. Których? O, nie, otworzę, dobra. So, why so shy all of a sudden, huh? What happened to that spirit of share? I'm cooperating. I'm cooperating. I know, but we all got jobs, see? And my job is to shoot you if I don't think you're telling me the truth. I told you there are no weapons here. It's just plants, tissue research. Yeah, you said. Then you believe me? You know what? I do. I do believe you. But to be honest, I just really love my job. Oh God. What is all this? Frozen poo? Says they're trying to grow plants in low temperatures. Ain't they ever heard of global warming? I don't know. Like really low temps. Like on Mars. Seriously? That's pretty cool. Ah! Oh crap! He's in trouble! Ah! Pewnie po co podwieścić pode mną, co nie? Okej, to jest dobre, że mogę takie chyba w pancerzu tak zdjąć. Rank? Nie? Dobra. Uff! Jest! Udało się jeszcze uciec, nie? Masakra! Prawie się im pod ryj podstawiłem. Chuja masz! Come on! Ludzie, serio? Co jest tu? W dupie byłeś, gówno widziałeś! Ciekawe. Rozgrzanym pociskiem. What? Jak to rozgrzanym pociskiem? Czy będę mógł nagrzewać batarangi? To sugeruje opis teraz tego terminalu zamarzniętego. Let's go. O, serio, nawet nie ogarnął, że ja jestem obok? Jakim cudem? A
Na szczęście udało mi się go, na, tego mi się udało, kurde, ogłuszyć, a temu zakłócić broń, żeby przypadkiem tego typa nie zabił. Ale kurde, blisko było. I saw you on GNN. You just saved my life. You have codes I need to access the propellant research wing. I do. Here. Take them. You're going to save Mr. Boyle, right? It's not safe inside Gothcorp. You need to get out of here. Don't worry. I won't be hanging around. And thanks, you know? Not just for me. For Gotham. Ładnie. Okej, okay, lepsze kody mamy w takim razie. Okej, okay, ale tutaj mamy dalej przejście jakieś. Ale mamy iść tu. Coś mamy się cofnąć. Ciekawe. Dobra. Aha. O Boże Jezu, bo to jest szklarnia. Jesus. W sensie, po co są drzwi, które się mogę otworzyć? Bo to nie są te drzwi, przez które mam przejść. Ja mam tutaj przejście, którym przyszedłem. Teraz bym główkował, kurde, czemu nie mogę wejść do jakiejś durnej szklarni. Bo bym myślał, że tam jest przejście, a tu nie, nie, nie. O, ciekawe. O! I can't wait to see you explain this brilliant plan to Penguin's face. Okej, okay, ciekawe, czy mogę zakłócić na przykład tę broń lodową, czy kryogeniczną. Nie wiem, ale mogę się chyba pozbyć na samym starcie walki, więc z chęcią to zrobię. Bo aż szkoda tej sytuacji nie wykorzystać. O, ciekawe, czy mogę zniszczyć tę broń. Dwie rzeczy, które warto by sprawdzić. Gleba. Dwóch kolejnych. No, nie do końca dwóch. A dlaczego ma się rękawice pełne elektryczności? Okej. Szybki stun. Gleba. Chono. No i elo! Pięknie! 64 na kombinacji to w dodatku! Mua. Ale ładnie mi się to udało zrobić. A dobrze, że włączyłem te... Dobrze, że włączyłem, kurde, te... Te rękawice zanim w ogóle tu weszli, bo by mi zeszły i nie zdążyłem tego naładować. A tu się zdążyłem wbić od razu. Filantropia. No dobra. Mamy typa. Żyje? To pytanie. You think Penguin's gonna let this blue screen rock bottom? You're crazy. Listen, I don't wanna be the guy who didn't show up when Penguin called. Let's just figure out a way to get in there. Masz jakby przejście chyba tu obok, kolega, ty się z tymi drzwiami będziesz męczył. Moje kolanko raczej nie wtłuczy ci więcej do głowy rzeczy przydatnych, bo to musiałbyś faktycznie myśleć. No ty niestety chyba masz z myśleniem dość duży problem. Danger. Temperature anomaly detected in cryopump 4. Danger. Multiple breaches in coolant outtake detected. Okej. Okay. Jestem ciekaw, jak zimno tutaj teraz jest. Że aż kurde powietrze widać. O! Okej, tu jest ewidentnie zimnie. A tu jest, dobra. No! No!
To mi chyba nie bije damage'a, tak mi się wydaje to wychłodzenie, ale może lepiej nie stójmy tu długo. Ale ten efekt jest zajebisty na ekranie, takiego oblodzenia. Dobra, tutaj nie ma nikogo ani nic, więc idziemy tędy. Okej, jesteśmy w tym labie propelentów. W ogóle, propelenty to jest paliwa? Give me boil or I'll freeze this entire room. Oh, I know you won't. Boyle's got the code you need. And I ain't giving him up, unless I get what he's giving you. What's behind this door is of no interest to you. What I'm interested in is the weapons I was promised. I know you're holding out on me. This will not end well for you, Commonwealth. Oh, I think you're confused about what exactly is about to happen. Kurde, nie chcę przerywać gadania. Panowie, z celnością to u was słabo. Chance to let him go. Threats are meaningless to a man who has lost everything. Wiecie co, ciężko się z Freezem tutaj nie zgodzić akurat. What's Freeze after? Why does he need Boyle? Boyle's got codes he needs to access some kind of super weapon. And now you let him have it! That ice is the only thing saving you from getting the beating you deserve. Yeah. Look, you ought to save our friend Mr. Boyle, yeah? But you'll never break through this ice. Gorthgorm has a device. It's like a drill. A cryo drill. Tell me where it is. I had my men bring all our acquisitions to the My Alibi nightclub. For safekeeping, of course. Then you better hope your men are still at my alibi. Okay, for us, drugi wracamy. Barrier of ice. I'd better get to the My Alibi nightclub before Penguin's men decide to relocate. Warning. Critical failure in pursuit of research wing. Please evacuate. Nie. Kurde, Pancho też mu nie mogę sprzedać. Szkoda. Dobra, mam iść tędy, czy co? Nie, tu mam po prostu przejść. Wystarczy. Emergency. Propellant research wing compromised. Initiate evacuation procedure. Without the XE suit, I'd never survive in that cloud of cryo vapor. Okay, good to know. No, ej, gdzie jest Tyrolka? Kurde, nie ta kombinacja! Miałem zobaczyć, czy mogę, kurde, zniszczyć tę broń. Dobra, muszę liczyć na to, że się jakiś kolejny z tych typów pojawi. Okej. Chodź w górę w takim razie. Ale zajebiste jest to, że widać faktycznie, że nie tylko, że się odszrania ten cały strój. Once Alfred has the XE suit prepped, I'll be able to come back and release this person. Gotta fix it. What? I'm no cryo engineer, I'm just a guard. Freeze to death? You better figure it out. Your friend, he busted the security system on the exit to the lobby. We can escape. No one's escaping until we get the Penguin. Smart people, wait a minute.
a guard, an engineer, or a damn snow cone vendor. Fix this situation, or my friends and I are gonna fix... Hoopla! Oh, this ain't fair! No ej, wcisnąłem kontrę, halo! Where'd you come from? That was incredible! Come with me, I'm getting you out of here. Thanks for getting me out of there. What are you gonna do now? After I've recovered the cryo drill, I'm coming back here to save Ferris. But isn't Freeze gonna try to stop you? With any luck. Alfred, co? What's the status of the XC suit? I've just finished loading it into a drop container. Good news. I'm on my way to my alibi to recover a stolen cryogenic drill. Have the Batwing drop it there. It's on its way. Widzę, ktoś się chyba troszeczkę misnął z tłumaczeniem. Bata gadał, że dopiero odzyska wiertarkę. Ktoś to przetłumaczył w taki sposób, że jakbyśmy już ją mieli. I'm detecting a group of armed men outside my alibi. I suggest you secure the area before I initiate the drop. They want all the chicks to themselves. So? No, nie. See, this is the home we're using. Oh, high expectations. Such a letdown. You got a clean shot. Hey, jeez. When did you become such a crotchety old man? Ja się z nimi napieprzam, oni tak sobie gadają? Ciekawe. Dobra, nie mogę tak wykorzystać kombinacji, żeby zniszczyć tę broń. Jedyna opcja to jest powalenie gościa. Ale to jest takie, wiecie, na przyszłość, nie? Taka wiedza. Dlatego po prostu w przyszłości nie próbować zrobić ponownie. Dobra. Okej, okay. A takie pytanie, kto to zabierze potem stamtąd, Okej, okay. Kombinezon ekstremalnych warunków. Okej. Okay. To czas się przebrać w takim razie. Jezu, zajebiście to wygląda. The thermal gloves should help you deal with most ice you encounter, sir. And the suit will provide... Sir, I suggest you deal with the last of these activists as soon as you're able. The honeycomb structure insulates against extreme cold without increasing weight. It won't slow me down a bit. Jezu, nałożyły się, kurde, dwa dialogi jednocześnie, kurde. Dobra, ale faktycznie, jak już się pojawili ci anarchiści, no to aż szkoda tego nie ogarnąć. Więc się zajmijmy najpierw nimi, a potem wrócimy do klubu. Kurde, zajebiście ten strój wygląda. Nie, przed tobą nie stoi, ślepota. Gotham is a prison, and the police its wardens. To protect and serve, their motto goes. And they do. Protect and serve themselves. We live in fear of their gaze, their billy clubs and guns. When they walk down the streets, we avert our eyes. We tremble when they speak. Who are these people, really? What drives them? Is it justice? Honor? No. They want power, and the badge gives it to them. And so those we look to for protection instead inspire fear. As if there isn't enough going on tonight. Okay. Gotham is a prison, and the police its wardens. To protect and serve, their motto goes. And they do. Protect and serve themselves. We live in fear of their... No, oczywiście. The bombs are still active. There must be a second failsafe detonator nearby. I don't have much time. Oh, okay, ale od razu w dobrym kierunku zacząłem lecieć. Mniej więcej. Gdzieś tam. No, kurwa!
Dobra, biegiem, biegiem, biegiem. Skoro nie mogę polecieć, to chociaż pobiegnę. Teraz się oddalam. To na górze czy na dole? Nie, gdzieś na górze musi być. Kurwa, 20 sekund! O Boże, tam jest! Jezu, wystarczy odpaść detektywa! Na sodzie, kurde. Dobra, i... Jest! Na 2 sekundy przed! Dobra, ale kurde, blisko było. Okej, okay, zanim wrócimy jeszcze, to zajmiemy się tą jedną ofiarą tutaj, zamrożoną w lodzie. Albo uwięzioną w lodzie, może to będzie lepsze określenie. No, come on! Dobra, tutaj mamy... drugą ofiarę z 20. I'll be fine. Listen, I owe you. Okej, czy tutaj też będą oznaczenia Anarkiego? Dwanaście symboli łącznie. Okej. Będę miał czego szukać, bo za to jest pewnie trofeum, żeby to zdobyć. O, kolejna ofiara. Jak już jestem, jak już mam ją po drodze, no to aż szkoda nie uwolnić. No i to jest jeszcze ten jeden gościu, którego chyba mam oznaczonego. Okej. Okay. Wiesz, co jest zabawne? A propos takiego gadania o długach, nie? To pamiętacie, jak Quincy Sharp chciał aresztować Batmana, nie? Czy tutaj Bruce'a Wayne pod koniec Arkham Knight, nie? Potem jak się okazało, że to właśnie Batmanem jest Bruce Wayne. Zabawne jest to, że a propos wszystkich takich zniszczeń czy coś, to Batman tak bardzo pomógł ludziom, że wszystkie te zniszczenia tak naprawdę powinny pójść w zapomnienie. Zwłaszcza, że większość tych zniszczeń jeszcze on sam finansował jako naprawę, więc tym bardziej to już w ogóle osobna kwestia. Okej, okay, moje alibi, czy to my alibi. Po raz drugi ogólnie w grze. I can use a thermocharged batarang to bring that ice down on top of those thugs. Nice. I love it. This goes cold. Kurde! Hey, are you serious? Wow, widzieliście to? Kurde, teraz powalam ich termicznymi batarangami. Ładnie. Okej, okay, tutaj drugi był zaraz obok, widziałem. Thermocharge a batarang. I can use it to knock out that frozen security lock. They're cold. I'll survive. No, a dzięki temu, że zrobiłem tych anarchistów, to mogę po prostu użyć szybko
batarangu i też te wystarczy. O, 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 dyskrecja pewnie będzie hasło. Gotcha. Dobra, coś tu jeszcze jest? No, raczej nie. Takie mała lokacja. Jest! Jest i o! No dzień dobry! But it ain't here. Bigwood said to sell off the parts. It's in pieces. Where are they? I'll tell you. Just don't drop me off a roof, okay? Maybe next time. Zajebiste. Ale jest! Wróćcie jadaczka, choć niestety na... Choć stary bądź nie, tylko na chwilkę. Tak, to ja. Uratowałem ci dupę, także nie ma za co. Dobra, czyli... Okej, okay. Pewnie będą dwa albo trzy fragmenty pewnie będą do znalezienia. Jak mam strzelać? Zobaczymy. No to już ogarnięte wszystko, co trzeba było, więc wychodzimy. Tutaj. Przez drzwi. Na górę i wychodzimy stąd. Your map has been updated with the locations of the components you'll need to rebuild the cryogenic drill. Thanks, Alfred. I'm on it. Okej. Okay. O, co? Pełno snajperów na dachach? Miał mało problemów? Okej, okay, zaraz obok jest kolejny. Czy kolejny, czy kolejny cel główny, ale pierwszy fragment. Penguin said to wait for his call. He's setting something up with a buyer. Yeah, but he ain't called. You don't think... I mean, you don't think Freeze would have turned on him? Wouldn't doubt it. That guy ain't human. Looks at everything like it's his next meal. I know. Ah! Who's messing with me? My lucky day! No jaja se robisz! My lucky day! Że jak nie lubię takich sytuacji. Czołem? Przywitaj się swoim czołem. Przywitaj się czołem z podłogą. Mogę to jakoś lepiej, kurde. Ze sobą połączyć. Dobra, mamy pierwszy fragment, drugi gdzieś tam. So let's go. Okej, troszkę oddalony. A gościu wołał kota? Kurde, z tego wołał. No dobra. Można? Można. Gotta be millions in damage, and the night ain't even over yet. Yeah, how will they pay for it? They'll probably raise taxes. They're always raising taxes, then wondering why we're all so pissed off. And when was the last time you paid taxes? I don't gotta pay them to hate them. Come on, ludzie. A pa 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 pa. Pop. No i trzech zdjętych jednym strzałem. Można? Można! Jak to musi palić?
Okej, rękawice termiczne, no działają tak samo jak elektryczne, ale ja pierdolę, nie chcę wiedzieć, jakie to gorące musi być, nie? Okej, co jeszcze Alfred, jeden, czy... I've assembled the cryo drill, but it requires some kind of superconducting fluid to operate. Ah, here it is, sir. An organic supercoolant used in an experimental lab run by one Victor Freeze. As in Mr. Freeze. It seems too great a coincidence to ignore. It says here that Ferris had Mr. Freeze's lab shut down. If he's a disgruntled employee out for revenge, then this is about more than just stealing weapons tech. Freeze's lab is under quarantine. Some kind of accident. I'm on my way back to Gothcorp now. Okej, no i powoli będziemy poznawali, widzę, historię właśnie tego, jak Freeze stał się no tym, kim w sumie aktualnie jest, nie? Czyli tym... Dobra, w sumie on dalej jest człowiekiem, tylko no... Poznamy bardziej szczegółowo historię tego wypadku, przez który właśnie skończył w tym kombinezonie. Ale to myślę dopiero w kolejnym odcinku. Się przejdziemy do Gothcorp. Ja w tym odcinku, znaczy w tym odcinku to już będzie ode mnie tyle, ale ja się jeszcze pobujam tutaj po Gotham, poszukam tych kolejnych zamrożonych ofiar i tych symboli, żeby sobie właśnie ulepszyć tak, bo tu widzę, widzicie, są jakieś takie upgrade'y. Tutaj zakładam za 12 symboli jest piąstka, czyli pewnie albo będą bardziej skuteczne rękawice, albo rękawice będą po prostu szybciej się ładowały, ale to pierwsze, to nie mam pojęcia, co to może być, ale zobaczymy, bo w Gothcorp też było kilku tych zamrożonych, nie? Więc ja na razie lecę sobie kolejno do tych dwóch, no a potem tylko YOLO, poszukam sobie pozostałych, bo co najmniej dwóch albo trzech było w Gothcorp, więc zobaczymy, ile ich tam będzie łącznie. Ja poszukam tych, których mogę znaleźć poza nagraniem, tak samo poszukam sobie też tych wszystkich znaków Anarkiego. Ale patrzcie, to jest ciekawe, bo ja te znaki mogę skanować, ale to nie jest nic a propos tego... nie doda się to do jakiejś bazy danych, czy w ogóle do bazy. W ogóle nie ma bazy danych, to jest osobna kwestia. Co jest też ciekawe. Więc to Bogos, jak to DLC jest tak naprawdę bardzo krótkie. Bo mi się coś wydaje, że jak my tam pójdzie... Okej, to się coś popsuło. Przecież jak ja teraz pójdę, kurde, do tego, to na bank ogarniemy, co się stało tak naprawdę z Freezem, a potem już po prostu idziemy po niego, więc my w kolejnym odcinku skończymy tego DLC-ka na spokojnie. A, widziałem ten znaczek, O, tam kolejny. Jak miło. Czekaj, to nie był znak, to była ta. No ale tu mamy znaczek. W sumie nie jestem pewien, że go skanowałem, ale prawdopodobnie nie. Cyk, proszę bardzo, 1/4 znaków znaleziona. Naprawdę najlepiej jest chyba cały czas latać w tym trybie detektywa i po prostu patrzeć, gdzie... O właśnie, gdzie są te kolejne zamraznięte ofiary. Chociaż to jest chyba ta sama, którą mam oznaczoną. Ale w Coventry ich chcesz użyciem. O, tam kolejny znak anarchistów. Spoko. Okej, już prawie połowa. No spoko, że mi wisi, że jesteś mi dłużny, ale... Człowieku. Nic. Ty mi jesteś dłużny co najwyżej jedną jakąś dobrą akcję swoją podczas tej... Podczas służby. O, tu, o to jest chyba ta... Tak, to był ten oznaczony przeze mnie. Czy tam przeanalizowany właściwie, nie oznaczony. Cyk. Już 1/4. Wróć, nie, to się nie zmieniło w sumie. 1/4 była i dalej jest. Tylko zmieniły się po prostu. Nie, wróć! Nie, nie 1/4, 1/3 teraz była. Ich znak. Jesus. Ładnie, szybko, oraz zgrabnie. O, to była ciekawa zbitka, jeśli chodzi o słowa. Dobra.
No to już tak polatałem, powiedziałem w sumie też co chciałem powiedzieć, więc... Już wypadało się tak finalnie też pożegnać, bo tak w sumie gadam, ale... Nie zrobiłem tego, co w sumie miałem zrobić, czyli się nie pożegnałem z wami, więc... Znalazłem jakiś taki fajny gzyms, na który bym sobie mógł przycupnąć. Gargulce albo coś. A! Kolejny symbol, więc oczywiście od razu do odhaczenia. Czekaj, no po co jakiś gargulec? Stanąć po prostu i się pożegnać. Koniec, kropka. No. Tak więc ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Batman Arkham Origins DLC. Choć jak mówiłem, pewnie w kolejnym materiale już zakończymy przygodę zarówno z DLC-kiem, jak i z całą grą. Osobiście chciałbym wam jeszcze zrobić wyzwania i pokazać, jak je przechodzę, no ale umówmy się, kto by to oglądał. No, łowce może jeszcze, ale walkę... Z walki to najwyżej tylko 100 na jednego mógłbym wam pokazać, bo to jest w miarę jeszcze okej do pokazania. To w miarę ciekawe. Dobra, pogadali, więc ja już finalnie żegnam. Do usłyszenia. Pa!